Sprawdźmy, czy potrafimy obliczyć takie coś: 4 podzielone przez 2 trzecie. Jak zwykle, zatrzymajcie teraz to wideo i sprawdźcie, czy potraficie obliczyć to samodzielnie. Można to zrobić tak, że to się równa 4 razy odwrotność 2 trzecich, czyli razy 3 drugie. Jak takie działanie wykonać? Możecie jeszcze raz zatrzymać i znowu obliczyć to samodzielnie. Chyba, że wykonaliście te obliczenia dokładnie w ten sposób przed chwilą. Mnożenie liczby razy ułamek można wykonać tak, że 4 zamieniamy na równoważne 4 pierwsze, 4 przez 1 i bez zmian razy 3 drugie. Mnożyliśmy już wcześniej ułamki, więc wiemy, że licznik mnożymy razy licznik i mianownik razy mianownik. 4 razy 3 to 12, 1 razy 2 to 2. 12 drugich to to samo co 6. 12 podzielone przez 2. Tak się takie dzielenie wykonuje, ale podstawowe pytanie brzmi, dlaczego to tak działa? Dlaczego ma sens matematyczny zamiana dzielenia przez liczbę na mnożenie razy jej odwrotność? Spróbujmy wytłumaczyć to w sposób wizualny, graficznie. Narysujmy cztery całości. Jedna całość, druga całość, trzecia całość i czwarta całość. I wyobraźcie sobie podzielenie tych czterech całości na takie kawałki, że każdy kawałek to będzie dwie trzecie całości. Ponieważ operujemy trzecimi, to podzielmy wszystkie te całości na trzecie części. Prawdopodobnie zaraz nam się to przyda. Zaznaczmy kolorem każdy kawałek, każdą część, która jest dwoma trzecimi. I zróbmy tak, żeby każde takie dwie trzecie miały inny kolor. Pierwsze dwie trzecie, drugie dwie trzecie. Jeszcze raz 2 trzecie. Jeszcze raz 2 trzecie. Kolejne 2 trzecie. Każda z tych trzecich ma swoje źródło w innej całości, ale jak je złączymy razem, to otrzymamy niewątpliwie 2 trzecie. I ostatnie 2 trzecie. I liczymy, ile ich jest. 1, 2, te dwa razem. 3, 4. Te dwa kawałki tworzą piąte 2 trzecie i szóste 2 trzecie. Wyraźnie widać, że można wziąć 4 całości. Podzielić je na sześć równych części i że każda z tych części będzie dwoma trzecimi całości. Czyli cztery podzielone na części o wielkości dwóch trzecich każda to sześć takich części.